Polska kontynuuje starą rosyjsko-sowiecką tradycję malowania trawy na zielono lub budowania jakichś wiosek potiomkinowskich, ponieważ według dziennikarzy MON miał prosić ambasadę USA o wypożyczenie samolotów F-35 na 15 sierpnia na defiladę Wojska Polskiego, które polscy, nie wiem, urzędnicy wojskowi chcieli pomalować na biało-czerwono, tak żeby były w polskich barwach, po to, żeby ludzie się cieszyli, że mamy nasze polskie F-35, które być może będziemy mieli dopiero za kilka lat. MON wprawdzie twierdzi, że to jest fake news i Błaszczak twierdzi, że to nieprawda, natomiast ja tak samo jak dziennikarzy nie wierzę tym politykom, więc nie mam zielonego pojęcia, kto z nich tam ma rację.